Im dłużej człowiek jest sam, tym samotniejszy się staje. Samotność rośnie wokół niego niczym pleśń. Jest tarczą, która blokuje to, co mogłoby go zniszczyć, a czego tak bardzo pragnie. Samotność się kumuluje, rozprzestrzenia i sama się napędza. Kiedy pleśń już się osadzi, niezwykle trudno się jej pozbyć. Hej, hej, moi drodzy, w ten letni, grze wyczekiwany dzień. Witam Was Olga z Wielkiego Buka. No właśnie, kochani, czy Wy jesteście na to gotowi? Nadszedł bowiem czas na kontynuację jednego z naszych najulubieńszych thrillerów kryminalnych tego roku. I znów wracamy do Hiszpanii pełnej zbrodni, w której pierwsze policyjne skrzypce odgrywa nie kto inny jak ona, Czerwona Królowa. Przed Wami drugi tom bestsellerowej trylogii kryminalnej uniwersum Czerwonej Królowej, czyli Loba Negra, Czarna Wilczyca, Juana Gomeza Jurado, powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem SQN. I dzisiejsza, słuchajcie, recenzja jest jak najbardziej bez spoilerów, więc możecie, słuchajcie, oglądać bez obaw, ale jeśli chcecie rozpocząć przygodę w ogóle z Czerwoną Królową, to kochani, zaczynajcie od pierwszego tomu, dlatego że wydarzenia z pierwszego, drugiego tomu są po części powiązane, to znaczy istnieje tutaj pewna wynikowa i związek przyczynowo-skutkowy. Teraz ważna sprawa. Mamy już tom drugi, tom pierwszy trylogii, tom drugi, Czerwona Królowa, Czarna Wilczyca, a w sierpniu nadchodzi tom trzeci, czyli Biały Król. Ale, co ciekawe, słuchajcie, to nie jest wcale koniec, jeżeli chodzi o uniwersum Czerwonej Królowej, no właśnie, dlatego że Juan Gomez Jurado napisał jeszcze jedną książkę, która jest prequelem do trylogii, co więcej, powstały również dwie nowele i to chyba również nie jest jeszcze koniec, więc możemy liczyć na to, że będzie więcej, a co więcej, w przyszłym roku nadchodzi serial, jest już obsada, więc naprawdę, jest tutaj na co czekać, jest co czytać i się ekscytować. Antonia Scott nigdy nie zapomina. Minione wydarzenia odcisnęły się piętnem na Antoni Scott. Być może jest ona najgenialniejszą osobą na świecie. Być może potrafi ona rozwikływać najbardziej zaplątane i najbardziej makabryczne sprawy. Ale nawet ona mierzy się z ogromnymi rozterkami, z bólem. Ona również mierzy się z obietnicami. Obietnicami, które sama złożyła zmarłym. A czas płynie. Kolejne ciała pojawiają się na horyzoncie i nadszedł już też czas, by powróciła właśnie do służby w policji ich Czerwona Królowa. A to Antonia Scott właśnie jest ową Czerwoną Królową w hiszpańskiej policji. To ona jest ich głównym asem w rękawie. To ona jest jednostką specjalną. Ona właśnie specjalizuje się w zbrodniach okrutnych, zbrodniach niewyjaśnionych, zbrodniach makabrycznych. Takich, które prowadzą gdzieś dalej. Ona nie potrzebuje siły, nie używa broni, jej bronią właśnie jest niezwykły umysł. Teraz u boku Johna Gutierreza będzie próbowała, słuchajcie, rozwikłać sprawę zabójstwa skarbnika rosyjskiej mafii i zniknięcia jego żony. Muszą się jednak spieszyć, dlatego że nie tylko oni szukają zaginionej kobiety. Niejaka Czarna Wilczyca, zabójczyni na zlecenie mafii, również rusza jej tropem. Antonia Scott. Antonia Scott. Genialna, piękna, smutna. Znowu, słuchajcie, bryluje na tle zbrodniczej fabuły Juana Gomeza Jurado. To właśnie ona jest asem w rękawie hiszpańskiej policji, ale słuchajcie, także ona jest asem w rękawie naszego autora. Od Antoni, słuchajcie, nie można tutaj oderwać wzroku. Po raz kolejny zresztą, nawet kiedy nie ma jej w jakiejś scenie, my, słuchajcie, wyczekujemy jej, oczekujemy jej, chcemy, żeby wróciła, żeby znowu pojawiła nam się w kadrze. I słuchajcie, to wcale nie jest tak, że inne postacie nie robią tutaj wrażenia. Co to, to nie. I mamy tutaj naszego detektywa po przejściach, Johna Gutierreza, zresztą jej przyjaciela, który związek rozbudowuje się właśnie teraz w drugim tomie. Co więcej, mamy tutaj kierującego akcją ciekawego bardzo mentora, mamy też ulotnego jakże pana White'a, no i przede wszystkim mamy również tę tytułową Czarną Wilczycę, czyli zabójczynię na zlecenie mafii. Oni, słuchajcie, zwracają naszą uwagę, oni proszą się o więcej, ale... Dopiero Antonia, jej pojawienie się, nadaje wszystkiemu kolorów.
słuchajcie, podkręca cienie, półcienie. Nadaje wszystkim i wszystkiemu głębi. Oni wszyscy wybrzmiewają dopiero wtedy, kiedy Antonia jest w ich pobliżu. Ona jest katalizatorem, ona jest, słuchajcie, zapalnikiem. Tak jak powiedziałam, ona, słuchajcie, rozświetla wszystko. Ona rozświetla sceny. I my, czytelnicy, również, czytając i Czerwoną Królową, teraz Czarną Wilczycę, poddajemy się jej hipnotyzującej osobowości. Co jest moim zdaniem świetne, to to, że, słuchajcie, Czarna Wilczyca, jako misternie utkana kontynuacja Czerwonej Królowej, tym razem przybliża nam w ogóle postać Antoni Scott. Pozwala nam lepiej poznać samą Antonię, jej przeszłość, jej bolesne doświadczenia. Również przyjrzeć się bliżej jej szkoleniu temu, jakie przeszło. Przyglądamy się jej tutaj z bliska, towarzyszymy jej w scenach takich najbardziej intymnych, można powiedzieć. Przyglądamy się, jak radzi sobie w momencie największego wysiłku, zarówno tego intelektualnego, ale też tego emocjonalnego. Juan Gomez Jurado rozwija tutaj postać Antonii, daje jej przestrzeń, ale przede wszystkim daje jej tak potrzebnego przyjaciela, daje jej wsparcie. Kogoś, kto może ją właśnie wspierać, kogoś, kto może być u jej boku, kogoś, kto również w tej nieoczywistej postaci, jaką jest Antonia, również odnajduje tak potrzebne mu zrozumienie. No i oczywistym wyborem był tutaj nasz John Gutierrez, nie inaczej. Oczywiście on jest tym oczywistym wyborem, ale moim zdaniem no to nie mogło być inaczej. Tutaj rodzi się między tym dwojgiem przyjaźń, ale jednocześnie dostajemy wyborny duet śledczych, których bliskość pozwala jeszcze lepiej zgłębiać sprawy, którymi się zajmują. Oni dopełniają się w każdym względzie i razem dążą do prawdy. No i właśnie, słuchajcie, prawda. Dążenie do prawdy, czyli nasze śledztwo. Prawa Czarnej Wilczycy to jest, słuchajcie, bardzo ciekawe tak naprawdę odwrócenie naszej uwagi od tego, który gdzieś tam w tle cały czas nam brzęczy, który cały czas gdzieś kładzie się cieniem na całości. Tym, którego tak naprawdę nie ma, a którego być może bliżej poznamy w trzecim tomie, który dopiero nadchodzi, i opowieściach towarzyszącym uniwersum. Enigmatyczny pan White, bo o nim tutaj mowa, to jest, słuchajcie, właśnie ten cień, to jest właśnie znowu ta pusta przestrzeń, która nam podkręca napięcie, która jest wciąż obecna, gdy obserwujemy zmagania Johna i Antoni z mackami rosyjskiej mafii. Całość jest dramatyczna i jest fascynująca, a słuchajcie, finałowe sceny to są takie, że trzymają nas po prostu za gardło. I od razu sprawiają, że czekamy na trzeci tom. Jak najszybciej, musi być. Tak, no właśnie, trzeci tom. Na szczęście nadchodzi już w sierpniu tego roku. Co więcej, tak jak wspomniałam, Juan Gomez Jurado napisał jeszcze prequel do całości, napisał również nowelę. Mam nadzieję, że polscy czytelnicy również będą mogli te opowieści poznać. Co więcej, również mamy już serial w produkcji. W przyszłym roku, z tego co się zorientowałam, jest premiera. I słuchajcie, obsada jest wyborna. Jest, słuchajcie, więc na co czekać? O, jest zdecydowanie, a wy, kochani, teraz nadrabiajcie! Kto jeszcze nie czytał, kto jeszcze nie wszedł w to uniwersum, Czerwona Królowa, Czarna Wilczyca, czytamy po kolei, tak jak powiedziałam, i oba tomy są absolutnie fantastyczne. Czekamy na tom trzeci, który nam domknie naszą trylogię. Czerwona Królowa, Czarna Wilczyca do wygrania, słuchajcie, w naszym konkursie z wydawnictwem SQN, a pytanie konkursowe brzmi: która ekranizacja książki, może to być serii książek lub pojedynczej powieści, jest waszą ulubioną ekranizacją i dlaczego właśnie ta? Możecie, słuchajcie, pisać zarówno o filmach, możecie pisać o serialach, ale również możecie pisać o grach, jeżeli właśnie podobało wam się jakieś przełożenie literatury na grę również. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem, konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, wyniki pojawią się w opisie pod filmem, w poście dedykowanym na społecznościach YouTube, taki post pojawia się co kilka tygodni. Mam nadzieję, że Czerwona Królowa wam się spodobała, jeżeli już czytaliście, że spodoba wam się Czarna Wilczyca, albo już się spodobała, jeżeli również już czytaliście, bo wiem, że niektórzy już czytali. Oba tomy są fantastyczne, w ogóle to jest naprawdę świetna seria thrillerów kryminalnych. No właśnie, bo to są thrillery kryminalne. Makabryczne, brutalne zbrodnie i fantastyczny duet śledczych, ale to nie tylko jest ten duet, dlatego że tam mamy naprawdę całą galerię
bardzo ciekawych postaci. I no one są naprawdę fascynujące. I ta nasza tutaj tytułowa, również Czarna Wilczyca, czyli Zabójczyni, jest również jedną z takich postaci, którym warto przyjrzeć się bliżej. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wydawajcie znać, czy już czytaliście, czy zamierzacie czytać, czy sobie wpisujecie na listy właśnie. Możecie również poczytać o Czerwonej Królowej i o Czarnej Wilczycy na blogu Wielkiego Buka. A my widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!